Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo Lubię i zapraszam na obgadanki, czyli film o książkach, które przeczytałam i które będę Wam polecać, bądź też nie. Dzisiejszym tematem jest sztuka, stąd też moja koszulka z Nowosielskim ze sztuką współczesną, aczkolwiek w większości będziemy mówili dzisiaj o sztuce dawnej. Ale nie bójcie się, jeżeli sztuka nie jest Waszym ulubionym tematem, nie uciekajcie, bo zapewniam, że są tutaj książki, które mogą Was zainteresować. Mamy kryminał, mamy obyczajówkę, mamy reportaż, komiks i książkę typowo o sztuce. I dzisiaj będę opowiadała o tych książkach w takiej kolejności od najsłabszej do najwspanialszej. A więc zaczynamy! Pewnie was zaskoczę, kiedy pokażę okładkę książki, którą uważam. Za najsłabszą w tym zestawieniu, książki, co do której musiałam się zmuszać, żeby doczytać ją do końca. To oczy mony. Ten hit, o którym tak dużo się ostatnio mówi, który polecany jest z każdej strony ja niestety nie mam zbyt wiele dobrego do powiedzenia o tej książce. Ta książka opowiada o dziadku i wnuczce, o ich takiej dziwnej relacji. Otóż dziadek co tydzień zaprowadza wnuczkę do jednego z paryskich muzeów. Robi to w następującym celu. Otóż mona, dziesięcioletnia dziewczynka, miała epizod utraty wzroku. Prawie przez całą godzinę nic nie widziała. I teraz poddawana jest różnym badaniom, które mają na celu stwierdzenie, czy będzie się to pogarszało, czy to był tylko pojedynczy epizod. Nie wiadomo, czy nie grozi jej całkowita utrata wzroku. I dlatego dziadek postanawia pokazać jej wszystkie dzieła sztuki, które na nim robią ogromne wrażenie i które chciałby, żeby dziewczynka zachowała w swojej pamięci. Na wszelki wypadek. Co w pierwszej kolejności budziło mój sprzeciw, to to, że dziadek umówił się z rodzicami Mony, że zabierał będzie ją na spotkanie z psychiatrą. Lekarz pierwszego kontaktu zalecił tej dziewczynce właśnie tego rodzaju pomoc. Dziadek postanawia zabierać ją do muzeum i jest to ich tajemnica, o której nie mogą mówić rodzicom. Moim zdaniem, czyn wysoce nieetyczny i bardzo wątpliwy. No ale przejdźmy do rzeczy. Co mi się w tej książce podobało? Podobały mi się opisy dzieł sztuki, podobał mi się wybór tych dzieł, podobało mi się w większości to, co o tych dziełach zostało powiedziane. Autor tej książki jest z wykształcenia historykiem sztuki. On wie, co mówi. On ma coś do powiedzenia na ten temat. Co mi się nie podobało? Cała warstwa fabularna. Postać Mony i postać dziadka są zupełnie papierowe, oni są absolutnie nieprzekonujące. Zwłaszcza Mona, która wystarczy, że jej się poda jakieś trudne hasło, ona po 40 tygodniach. Potrafi to powtórzyć i wszystko powiedzieć. Mona, która interpretuje dzieła sztuki na poziomie co najmniej studenta, jeżeli już nie doktoranta. Nie podoba mi się ta przemądrzała dziewczynka w ogóle. Nie podoba mi się relacja między dziadkiem, rodzicami. Nie podoba mi się absolutnie to, co dzieje się w domu u Mony. Wszystko to jest absolutnie niepotrzebny dodatek. Do tego, aby opowiedzieć o 52 dziełach sztuki, które znajdują się w trzech czy nawet czterech różnych muzeach w Paryżu. I gdyby autor napisał taki przewodnik, taką książkę o dziełach sztuki, z wielką chęcią bym ją przeczytała. Ale jeżeli o tych dziełach sztuki opowiada mi dziesięcioletnia dziewczynka, to ja trochę mam jej dosyć. Także Pomysł na tą książkę uważam jest fatalny, trudno przez to przebrnąć, nie kibicujemy tej monie, mony nie lubimy, natomiast jedyne co mnie trzymało do końca to te współczesne dzieła sztuki, dzieła sztuki dwudziestowiecznej, o których chciałam się dowiedzieć co ten dziadek czy też narrator tej książki ma do powiedzenia. Także czytacie na własną odpowiedzialność. Jeżeli lubicie nieskomplikowane historie obyczajowe, być może Wam się to spodoba. Natomiast nie zaręczam, że będzie to książka trafiona w dziesiątkę. Kolejna książka z motywem obrazu to powieść Ryszarda Czwierleja Ofiara Twoim Przeznaczeniem. To jest kolejny tom z Poznańskim Policjantem. Fischerem, który dzieje się zdaje się w latach 20 czy 30 XX wieku. Ta seria jest po prostu umieszczona w dwudziestoleciu międzywojennym i akcja dzieje się w Poznaniu i w okolicach. Pierwsza scena otwierająca tę książkę dotyczy właśnie obrazu znanego malarza, który zostaje ukradziony i przywieziony na tereny Polski. I myślałam, że więcej będzie o tym dziele sztuki. Ono się gdzieś tam pojawia w kilku scenach w tej książce, ale tak naprawdę nie jest jej tematem. Tematem tej książki jest szpiegowanie, jest werbowanie nowych agentów, są jakieś potyczki gospodarcze, ekonomiczne i wiele, wiele innych rzeczy. Jak to Twirley Nawrzucał w tę książkę bardzo dużo różnych wątków. Wątków, które gdzieś tam w pewnym momencie nam się zaczynają zazębiać, ale przez większość książki toczą się zupełnie niezależnie od siebie. I powiem Wam, że w tym tomie to dość mocno mnie męczyło. Zastanawiałam się, czy tej książki nie porzucić, a rzadko mi się to zdarza z tą serią, z Fisherem. Ja po prostu bardzo lubię tego bohatera i bardzo lubię. Zagadki kryminalne, które rozwiązuje. Ta zagadka tutaj nie do końca mi odpowiadała i nie za bardzo przepadam chyba za książkami o szpiegach. Także jeżeli jeszcze nie czytaliście, a lubicie tę serię, to oczywiście czytajcie. Jeżeli chcielibyście rozpocząć od tej części, to raczej nie. Raczej polecałabym zacząć od początku lub od jakiejkolwiek innej, która pojawiła się przed ofiarą Twoim przeznaczeniem. Dwie książki, o których teraz opowiem, ustawiam na tym samym poziomie. One mi się podobały równie mocno i nie jestem w stanie zdecydować, która bardziej, ponieważ są totalnie różne. Pierwsza z nich to Co widziała Matka B, napisana przez Tomasza Karamona, która opowiada, w sposób reporterski o miasteczku znajdującym się w Kotlinie Kłodzkiej o nazwie Bardo. To miasto od zawsze leżało w pewnym sensie na pograniczu pomiędzy Czechami, Polską a Zaborem Pruskim. Przetaczały się tam różne wojska, dużo się tam działo, społeczność była bardzo zróżnicowana. Nachodziły na siebie wpływy różnych krajów, ale także różnych religii. I tytułowa Matka B, Matka Boska, to posąg, to rzeźba przedstawiająca Matkę Boską, która znajduje się w jednym z kościołów w Bardzie. I zupełnie niedawno badacze dzieł sztuki i konserwatorzy odkryli, że ta rzeźba pochodzi z wczesnego średniowiecza ona ma prawie tysiąc lat i jest w bardzo dobrej kondycji, jak na takie stare dzieła. I autor, bazując na tej wiedzy, postanowił opowiedzieć historię Barda poprzez wydarzenia, które widziała ta rzeźba Matki Boskiej. Ona sama miała sporo różnych przygód, między innymi uratowała się z płonącego kościoła, została wykradziona, ale też widziała dużo różnych rzeczy i autor opisuje wydarzenia, które ważne były na skalę Polski, na skalę europejską, ale także wydarzenia, które ważne były tylko dla Barda i dla okolic. Między innymi opisuje o fachu, o rzemiośle, z którego słynęli mieszkańcy tego miasteczka, które polegało na pieczeniu pierników i opowiada bardzo dokładnie w jaki sposób powstawały te pierniki, jak robiono formy i inne różne ciekawostki. Bardzo mi się podobała ta książka. Jeżeli na przykład czytaliście książkę pod tytułem Miedzianka, która opowiada także o niewielkiej miejscowości, która tak naprawdę już teraz praktycznie nie istnieje, to myślę, że tę obardzie również polubicie. Bardzo Wam ją polecam. I kolejna książka, która bardzo mi się podobała, chociaż jest bardzo nieporęczna i trudno się ją czyta, to jest komiks Na podstawie powieści Mapa i terytorium Michela Welbecka, narysowana przez Luisa Pajarda. I ten komiks zaraz wam go pokażę w środku. Jest bardzo ciekawy graficznie, jest częściowo kolorowy, częściowo czarno-biały i opowiada historię młodego artysty, który w pewnym momencie dostaje zlecenie na malowania portretu Welbecka, samego autora. Autor uczynił z siebie postać w książce, czy postać w komiksie w tym przypadku. Jest to historia bardzo ciekawa, pełna zwrotów akcji, historia dość krwawa, Mamy tutaj opowieści i o dziełach sztuki, i o słynnych współczesnych malarzach, ale także o przyjaźni, o miłości, o próbie zbliżenia się do innego człowieka, ale także o ludzkich słabościach. Jeżeli czytaliście mapę i terytorium, to prawdopodobnie komiks jest bardzo bliski tej powieści. Ja jej nie czytałam, ale chyba się skuszę na, na przeczytanie tej książki, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych książek tego autora, które czytałam, ta porusza tematykę, która mnie bardzo interesuje i nie jest przesycona wieloma scenami seksu. Także Polecam Wam, jeżeli jeszcze nie znacie, bardzo fajna forma i równie fajna treść tego komiksu. Zostało nam creme de la creme czyli najlepsza książka o sztuce, jaką ostatnio przeczytałam. I niezmiernie się cieszę, że przeczytałam dopiero tom pierwszy, a tom drugi już na mnie czeka. Są to rozmowy obrazów Grażyny Bastek. Grażyna Bastek jest historykiem sztuki, pracuje m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale także ma swój podcast i dość często występuje z różnymi wykładami, wykładami, czy to prowadzonymi właśnie w muzeum, ale także w innych instytucjach, popularyzującymi historię sztuki, wiedzę o obrazach, wiedzę o tym jak ludzie żyli w przeszłości i co można wyczytać z obrazów. Ta książka Rozmowa obrazów jest próbą pokazania różnych dzieł sztuki o podobnej tematyce i o różnych sposobach przedstawiania tej tematyki. I dość często autorka stawia obok siebie obraz współczesny z obrazem sprzed wieków i Prowadzi to do czasami bardzo zaskakujących wniosków, bardzo zaskakujących spostrzeżeń. Książka jest bardzo pięknie wydana, jest na dobrym papierze, ma sporo ilustracji. Wszystkie reprodukcje obrazów, które są omawiane w tej książce, znajdziecie w kolorze. Może nie są jakieś bardzo duże, ale coś tam się da na nich dostrzec, ponieważ są dość dobrej jakości. Ja tę książkę słuchałam w audiobooku. Autorka sama czyta ten audiobook, ma bardzo ładny, kojący głos, i jednocześnie przeglądałam sobie obrazki, żeby nie musieć szukać wszystkiego w internecie, ponieważ skoro mam książkę w wydaniu papierowym, to skorzystałam z takiej okazji. Co jeszcze ciekawe, w każdym rozdziale mamy także wybraną literaturę. Gdyby temat nas zainteresował. Możemy sobie więcej o nim poczytać. Jakie mamy tutaj dzieła sztuki? Naprawdę przeróżne. Na przykład tutaj widzimy kobiety, grę w szachy z Muzeum Narodowego w Poznaniu i także Georges de Latoura, oszust z asem Treff. Czyli mamy tutaj rozdział o grach. I tych rozdziałów jest tutaj sporo. Myślę, że około 20, ale nie wiem. Nie pamiętam aż tak dokładnie. W każdym razie ja czułam się naprawdę usatysfakcjonowana, czułam się dopieszczona, czułam się nauczona i bardzo, bardzo mi się ta książka podobała. Niedługo zabieram się za tą drugi i oczywiście wiem, że będzie świetne, ale też mam ogromne oczekiwania. Mam nadzieję, że ja i moja koszulka z Nowosielskim zdołała was namówić na przeczytanie jakiejś książki o sztuce. Ale mam do was pytanie. Czy możecie mi polecić jakąś ciekawą książkę z wątkiem o sztuce? Jestem bardzo ciekawa, co mi zaproponujecie. Tymczasem żegnam się z wami. Zapraszam was już za tydzień. Pa, 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 pa.